Witam fanów Blendera. Tematem mojego dzisiejszego poradnika będzie symulacja tkanin z wykorzystaniem zjawiska kolizyjności siatek i kolizyjności obiektów. Zainteresowanych tematem zapraszam na dalszą część filmu po krótkim intro. Na okoliczność poradnika przygotowałem sobie cylinder. Zaznaczę partię poligonów. Zaznaczone poligony zduplikuję Shift-D i przeskaluję. Tak, żeby uzyskać niewielki odstęp. Mam obiekt składający się z dwóch oddzielnych siatek. Siatka aktywna będzie tkaniną, materiałem. Siatka druga będzie ciałem, na którym ten materiał się opina. Przejdę do trybu rzeźby. W trybie rzeźbiarskim mamy do dyspozycji nowe narzędzie, pędzel tkaniny, w którym uwzględniona jest opcja wykrywania kolizji. I właśnie na tej możliwości będę bazował. Ale na moment opuszczę tryb rzeźbiarski, wrócę do trybu obiektowego i do obiektu dodam modyfikator multirozdzielczość. I w ten sposób zagęszczę siatkę, żeby mieć bardziej taki spektakularny efekt symulacji. Dodatkowo obiekt wyświetlę w trybie wygładzającym. Wracam do trybu rzeźbiarskiego. Teraz wróciłem do trybu rzeźbiarskiego. Wyświetlę nową siatkę. Widzicie, siatka jest gęsta. Wszystko powinno być ok. Dodatkowo wyznaczę sobie poligrupy kolorowe. Teraz wiemy, że ten kolor taki a la magenta to będzie tkanina. Wybiorę sobie narzędzie, pędzel tkaniny tutaj wykorzystam te ustawienia domyślne, ale zmodernizuję. Wykorzystam opcję persistent, czyli taki sposób deformowania tkaniny, który odbywa się w określonych poziomach. To odciąża procesor, a jednocześnie pozwala nam bardziej kontrolować cały proces twórczy dodawania turbulencji do materiału. Dodatkowo wykorzystam symulację nielokalną, a symulację dynamiczną, która opiera się na średnicy pędzla i miejscu jego położenia. Zmienia się dynamicznie. Dodatkowo wykorzystam sposób deformacji typu drag, przeciągnij, użyję sił radialnych i więcej opcji odnośnie masy tkaniny nie będę zmieniał. Wyłączę widoczność siatki wirowej
Dodatkowo jeszcze wyświetlę sobie zakładkę zaawansowane i tutaj włączę opcję topologii. To pozwoli mi wymaskować obszary poza kolorem magentowym. To co? Czas na pierwszy sztych. Wykonałem pierwszy sztych. I mimo włączonej opcji kolizyjności, jednak tutaj doszło do niepożądanego zjawiska i kolizja się wydarzyła. W tym celu wykorzystam sobie superpędzel gumka Multires. Ona działa tylko, gdy do obiektu mamy dodany modyfikator Multires. Tutaj mam siłę 1.0. Mogę sobie tą siłę osłabić, no i powiedzmy próbować delikatnie zamaskować ten rejon. W ogóle ta gumka pozwala nam bardziej kontrolować tą turbulencję, którą nanieśliśmy. Jeżeli gdzieś jest za mocna, możemy ją delikatnie przytulić, osłabić klikając lub nawet przywrócić stan sprzed. Z racji zastosowanej metody persistent mogę wykorzystać kolejny poziom, na przykład zmieniając średnicę pędzla i wykonując bardziej łagodną turbulencję na materiale. Tak to się wykonuje. Przejdę do innego przykładu. Ukryję cylinder. Na scenę dodam drugi cylinder. Szybko ten cylinder zmodernizuję. Popatrzcie, to już w trybie edycji. Obiekt cylinder 01 zduplikuję. Shift D. W trybie edycji przeskaluję. Zaznaczę poligony. Usuwam. Mam dwa odrębne obiekty. Do każdego z nich dodam modyfikator Multires. Trzy poziomy i do tego też. Typ wygładzający. I znowuż, mam do czynienia tutaj z materiałem, a to jest ciało, na którym ten materiał się opina. Przechodzę do trybu rzeźby. Ale moim aktywnym obiektem będzie obiekt zewnętrzny. Dodam sobie poligrupę. Zielony kolor to materiał. Wybieram narzędzie pędzel tkaniny i pracuję na tych samych ustawieniach. Nic nie poprawiam. No i widzicie. Mimo zaznaczenia opcji kolizyjność, ta kolizyjność wystąpiła i to na znacznym obszarze. Co zrobić, żeby tej kolizyjności nie było? Po prostu przechodzę do trybu obiektowego, zaznaczam obiekt wewnętrzny, przechodzę do panelu fizyka i do tego wewnętrznego obiektu przypisuję
atrybut kolizyjności. Tutaj nic nie modyfikuję. Zaznaczam materiał. Wracam do trybu rzeźby. Oczywiście odkrywam tutaj interfejs narzędzia. Pędzel tkaniny. No i wykonuję teraz. Muszę chwilę odczekać, żeby procesor obliczył, wykonał zadanie, obliczył. Mam teraz taką deformację, no i jak widzicie, kolizyjność nie wystąpiła, ponieważ do obiektu jest przypisany w panelu fizyki atrybut kolizyjności. Na materiał działa wykrywanie kolizji w narzędziu pędzel tkaniny. Teraz użyję pędzla multires. Na przykład wygumuję sobie efekt tu, gdzie nie jest pożądany. Przywracam stan poprzedni. Mogę użyć pędzla na innych ustawieniach, F, zmniejszyć średnicę. Zwiększyć mogę tutaj siłę albo zmniejszyć, to wtedy ta tkanina stanie się bardziej podatna. I w taki oto sposób mogę nanosić turbulencję na materiał i symulować zachowanie tkaniny. I na koniec jeszcze jeden przykład. Wykorzystam tutaj filtr tkaniny. Ale na początek dodam Cube'a. W trybie edycji dodam fazę na krawędziach. I tu zrobię taki zaokrąglony detal. Tryb wygładzający. Dodam drugi kolejny obiekt. Plane'a. W trybie edycji przeskaluję, dodam subdywizji. I plane'a ustawię tutaj powyżej. Przeniosę się do trybu rzeźbiarskiego. I przełączę się na narzędzie filtr tkaniny. Filtr tkaniny ma kilka trybów pracy. Jednym z nich jest grawitacja. Ja sobie włączę grawitację tylko względem osi Z. Teraz wystarczy kliknąć, wykonać ruch myszką i plane będzie opadał. A więc symuluje zjawisko fizyczne. No ale do kolizji nie dochodzi. Dlaczego? Bo nie włączyłem opcji kolizyjności. No ja ją włączę. Ale tak, Ctrl-Z, włączam opcję wykrywania kolizji. Klikam, powtarzam operację. Znowu się dzieje coś niepokojącego. Kolizyjność wyznaczona, jednak tej kolizyjności nie ma. Co muszę zrobić? Z racji tego, że mam do czynienia z dwoma obiektami, a nie z jednym obiektem i dwoma rozdzielonymi siatkami, muszę wejść do trybu obiektowego, zaznaczyć Cube'a, udać się do panelu fizyki i tutaj włączyć kolizyjność do Cube'a. Zaznaczam plane'a.
powtarzam efekt. I teraz już wszystko działa jak należy. Jeszcze do play nadano tryb wygładzający. Jeszcze zagęszczę siatkę. Bardziej. No i zobaczmy, jak teraz to zjawisko przebiegnie. Korygując ustawienia pędzla w przestrzeni 3D, również wpływam na sposób nawigacji tkaniny. Ctrl Z. No to co? Jeszcze raz i kończymy ten poradnik. Co mogę powiedzieć na koniec? Chyba zrozumieliście mój przekaz i wiecie, gdy chcemy wykorzystać zjawisko kolizyjności przy dwóch obiektach, do jednego z nich musi być przypisany atrybut kolizyjności w panelu fizyki. Jeżeli mamy do czynienia z jednym obiektem składającym się z dwóch oddzielnych siatek, wystarczy nam zaznaczenie opcji kolizyjności na pędzlu tkaniny. O właśnie, tą opcję zaznaczamy. Praktycznie to wszystko w temacie. Dziękuję za uwagę.